serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj zapraszam Was do zrobienia szybkich, słodziutkich bułeczek. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że zechcecie zrobić te bułeczki dzisiaj razem ze mną. Gwarantuję, są pyszne i na pewno Wam posmakują. Zapraszam. Do przygotowania bułeczek potrzebujemy 2 jajka, 1 pełną łyżkę proszku do pieczenia, 6 płaskich łyżek cukru, 1,5 szklanki mąki, mówiąc o szklance, myślę o szklance 250 ml, 250 dekagramów serka mascarpone, dużą łyżkę rodzynek oraz dużą łyżkę takiej posypki czekoladowej, troszeczkę ulubionego olejku, szczypta soli, 2 łyżki oleju lub oliwy z oliwek. I to jest wszystko do przygotowania naszych bułeczek. A więc zaczynamy. No to zaczynamy. Na początek 2 jajka wbijamy do miski. Cukier. Szczypta soli. Parę kropelek ulubionego zapachu jadaję śmietankowego. I wszystko razem mieszamy do uzyskania jednolitej masy. Myślę, około 2 minut należy ubijać, żeby ładnie się jajka z cukrem połączyły. Myślę, że wystarczy. Teraz przekładamy nasz ser mascarpone do ubitych jajek. Teraz, żeby fajnie połączył się ten ser z jajkami, użyjemy blendera. Jajka, cukier i nasz ser mamy już połączone. Teraz dodajemy 2 łyżki oleju. Proszek do pieczenia. Wszystko razem energicznie mieszamy. I teraz połowę mąki. Wszystko razem ładnie mieszamy. To się naprawdę robi błyskawicznie. Możecie zrobić to z rana na śniadanko, na kolacyjkę, albo jak się dowiecie, że przyjdzie przyjaciółka na plotki i macie godzinkę, żeby coś zrobić fajnego do kawki. Jeszcze mąki dosypujemy i mieszamy wszystko razem.
dodałam olejku śmietankowego i jest bardzo fajny, przyjemny zapach. Tak pomału, stopniowo dosypujemy mąkę i wszystko razem łączymy ze sobą za pomocą rózgi. Zobaczcie, jaka to konsystencja jest. Teraz myślę, możemy już dodać nasze rodzynki z tymi wiórkami czekoladowymi. Zobaczcie, tak to wygląda. Oczywiście wszystkie mąki jeszcze nie daliśmy. I teraz zaczniemy wyrabiać ręką, dosypując oczywiście mąki. I teraz wyrabiamy, wsypałam resztę mąki i zagniatamy dalej nasze ciasto. Jeżeli będzie za bardzo się jeszcze kleiło do rąk, to możecie jeszcze troszkę podsypać mąką. Moje się jeszcze klei, więc jeszcze sobie podsypię mąką. Ono musi być luźne, no ale nie aż tak luźne, żebyście nie mogli odkleić go od ręki, prawda? Czwartą szklanki mąki właśnie na podsypkę. I teraz sobie przełożę na blat i jeszcze sobie na blacie to robię. Tak, i trochę jeszcze podsypując mąką blacie pougniatamy. Myślę minutkę maksymalnie, tak żeby już się nam ciasto do rąk nie kleiło do blatu. O, tak ciasto wygląda. Mięciutkie, elastyczne. Zamieszamy jeszcze. Dobra. Tworzymy kulę. I teraz z tego naszego ciasta powinno wyjść 8 do 10 bułeczek. Chyba że chcecie malutkie bułeczki, to nawet wyjdzie 12. Więc dzielimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ok. I teraz bierzemy każdą część. Tylko to mówię, jeżeli 8, to te bułki będą takie spore. Tak. I co robimy? Kulkę. I zobaczcie. Jeżeli chcecie 8 bułek, to ta bułka będzie taka, tylko trzeba liczyć się z tym, że ona jeszcze urośnie. Więc myślę, że dla mnie to będzie trochę za dużo, więc wezmę sobie, jeszcze podzielę to na pół i myślę, że takie mniejsze bułeczki będą apetyczniejsze i też nie są wcale takie małe, zobaczcie. I co robimy teraz? Po kolei. Tu
jeszcze mamy, to po kolei każdą część w ten sposób. Wyszło mi 12 bułeczek, przełożyłam je na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i teraz jeszcze na wierzchu roztrzepanym żółtkiem jajka posmarujemy każdą bułeczkę. Kółeczki proszę starać się robić równe, żeby one równomiernie nam się później upiekły. Wsadzamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni góra-dół i pieczemy około 25 minut. Musicie Państwo sprawdzać, czy bułeczki się fajnie już zamieniły, czy urosły. Ślicznie wszystko wysmarowane. Pieca. Gotowe, więc widzimy się za 25 minut. Zobaczcie, jak bułeczki ładnie nam rosną. Można otworzyć piekarnik, nic się nie dzieje. No myślę, że jeszcze nam zostało 12 minut. I minęło 25 minut, nasze bułeczki wyciągnęłam z piekarnika. Sami zobaczcie, jakie są piękne. 12 pięknie wyrośniętych, złocistych bułeczek. Zapach super. Proszę, zobaczcie. Tak wyglądają nasze bułeczki. I teraz przekładamy na talerz. Od spodu nie są spalone. Delikatnie przypieczone. Posypiemy cukrem, pudrem. Gotowe. Proszę zobaczyć, tak wyglądają. Mam nadzieję, że Wam posmakują, bo są naprawdę pyszne. Bardzo łatwe do zrobienia, szybciutkie i zawsze trochę odmienią nasze codzienne menu. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik podobał się Wam. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o zostawieniu kciuka w górę oraz o subskrybowaniu mojego kanału. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, za wszystkie subskrypcje i pa, pa! Do następnego razu!